będzie rozkmina, moja typowa rozkmina. Czy tylko ja mam takie uczucie, że ten 2023 rok, co się z nim stało? Gdzie on się podział? W którym momencie on się zaczął i dlaczego już jest wrzesień? Dosłownie dopiero co byłam na imprezie sylwestrowej i grałam ze znajomymi w Mafię. Jak to jest możliwe, że mamy już wrzesień i że już znowu liście na drzewach stają się brązowe? Nie wiem, mam też takie poczucie, że w ogóle jakoś nie za bardzo nic w tym roku nie zrobiłam takiego ważnego dla mnie. Znaczy, właściwie nie mogę tak powiedzieć, bo dużo ważnych rzeczy zrobiłam, chociażby ten program treningowy, który jest taką małą perełką, ale zawsze miałam tak, że miałam takie poczucie, że każdego roku działo się coś takiego na maksa wyjątkowego. A w tym roku jakoś nie wiem, jest wrzesień i mam wrażenie, że ten czas mi uciekł przez palce. Nie wiem, dajcie mi znać, czy też tak wam się wydaje, że jakoś ten rok strasznie szybko zleciał. Ja w ogóle mam wrażenie, że od czasów, kiedy było to jedno wielkie zamknięcie świata, to każdy rok leci mi coraz szybciej i one się tak strasznie ze sobą zlały, że nie mogę uwierzyć, że już jest 2023, słuchajcie. Ale żeby nie było jakoś negatywnie, to dzisiaj dostałam paczkę z MyProtein, słuchajcie. Oczywiście, że zamówiłam z Kiery, ale zamówiłam sobie też taki dresik szary, który już będzie idealny na na jesienną pogodę. Tylko uwaga, jakbyście zamawiali coś z MyProtein, ja wam w opisie tego filmu wstawię też mój kod, to zamawiajcie raczej gacie o rozmiar większy chyba niż macie, bo ja zamówiłam sobie S-kę, bo chciałam, żeby one nie były takie aż mocno baggy i powiem wam, że jeśli chodzi o pas, to przez tyłek, no tak, na styk przechodzą. A jakbym była w jakimś mocnym okresie masy, to nie wiem, czy bym się w nie zmieścił. No i oprócz tego jeszcze taką bluzę zwykłą z kapturem, bo ja większość bluz mam bez kaptura, a taka z kapturem na maksa mi się przyda. Także będę takim dresowym sybiksem na jesień. No, a ja siadam dalej do pracy, a teraz zrobię sobie przerwę z moim ulubionym monsterkiem i z książką, bo odebrałam dwie książki do czytania. No i później idę zrobić szybki trening i tyle, i koniec. Dzisiaj mam taki w sumie luźny dzień, nie mam żadnych treningów personalnych, więc mam przestrzeń na takie rozkminy dziwne. Miałam iść biegać, ale po włożeniu słuchawek do uszu usłyszałam ten charakterystyczny dźwięk, jaki wydają AirPods, jak się rozładują. Tak więc cóż, najwidoczniej los chciał inaczej, bo bieganie bez słuchawek nie wchodzi w grę u mnie. Nie ma takiej możliwości. No więc jednak pozostanę przy zrobieniu cardio na bieżni tej domowej. Więc ostatecznie kończę z kawką i książką na fotelu. Wypiję kawę i zrobię cardio na bieżni. Dobra, it's official. Zaplanowałam premierę programu treningowego 2.0 na 2 października. Wpisałam to już sobie w Asany w kalendarz, wszystko tutaj już poklikałam, więc to jest chyba that's it. Chyba na pewno już się wyrobię, więc jaram się. Jeszcze mam trochę czasu na to, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Dzisiaj mamy 13, więc mam praktycznie 17 dni, a więc ponad 2 tygodnie na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Jestem chyba ostatnią osobą na świecie, która zaczęła czytać książki Sary J. Maas i mimo, że wydaje mi się, że jej książki w większości są skierowane do osób, które są kilka lat młodsze ode mnie, to naprawdę się wciągnęłam i wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi fantasy z domieszką romansu, to polecam i będziecie się dobrze bawić. Dzisiaj dzień pracy przy komputerze. Siedziałam od samego rana, mamy 15, jak na mnie to dużo siedzenia przy komputerze. I teraz wychodzę na jeden
trening personalny, a później jak wrócę, to już zajmę się czymś przyjemnym, czyli prawdopodobnie montowaniem vloga. A tak przy okazji, czy nie są piękne te skarpetki? Uwielbiam. Uwielbiam. W ogóle, by the way, one są aż takie długie. Kocham takie długie, zwykłe, białe skiery. Ja tu w ogóle jestem takim typem osoby, dla której prezent w stylu książka albo skiety to od zawsze, od dziecka najwspanialszy prezent na świecie. Już po treningach i słuchajcie, chciałam wam pochwalić się moim ostatnim sukcesem życiowym, a mianowicie tym, że namawiam Piotrka, z sukcesem namawiam, to jest ważne do podkreślenia, do stosowania bardziej zaawansowanej pielęgnacji, aniżeli woda i ścierka ta sama do całego ciała, jak to facet. I tym sposobem... I tym sposobem kupiłam mu kremik do twarzy, już drugi, bo pierwszy wykorzystał. I wzięłam mu taki z Bandy, bo ja bardzo lubię tę markę, ale po co oni dają to w takim plastiku? Jak już jest w kartonowym opakowaniu, to po co jest ta plastikowa reklamówka jeszcze? No to mnie dziwi. A sobie zamówiłam z ukochanej marki, oczywiście, odżywkę, która najlepiej robi na moje włosy, czyli Anwen. Emolientowa akacja. W ogóle te odżywki tak zajebiście pachną. Nigdy w moim życiu całym, 25-letnim, nie spotkałam odżywek, które by lepiej pachniały niż te. Tej akacji jeszcze nie miałam, bo ta jest do tych włosów niskoporowatych, a ja wcześniej używałam do średnio porowatych, ale do niskoporowatych też mi się nada. Także jestem z siebie absolutnie bardzo przedumna, że udało mi się namówić Piotrka do tej pielęgnacji, bo Piotrek to w ogóle ma cerę jak pupa niemowlaka. Mimo że on przez całe życie tak naprawdę jedyne czego doświadczył to odrobina kremu na twarzy, więc uważam ogólnie, że to jest niesprawiedliwe i nie wiem jakim cudem to się dzieje, że faceci mimo tego, że dosłownie używają tego samego żelu do ciała, mycia dupy i twarzy, wycierają się ręcznikiem, który dosłownie nie wiadomo co się z nim dzieje. Oczywiście teraz koloryzuję, bo tutaj jakby, żeby nie wyszło, że Piotrek to jest niehigieniczny czy coś, ale wiecie, koloryzuję, żeby pokazać skalę problemu. Ja mam 300-etapową pielęgnację, dbam o dietę, o suple, a moja cera i tak pozostawia wiele do życzenia. Jak? I zwieńczenie mojego dnia, czyli bolognese, wegańskie oczywiście. We're back in full force, back and better than ever. Słuchajcie, dzisiejszy dzień, pierwszy raz od wieków, zaczynam tylko i wyłącznie wodą, bez kawy, co mocno zraniło me serce. Idziemy z Piotrkiem dzisiaj na badania krwi. Ja sobie sprawdzę parametry tarczycy i jak tam moje magazyny żelaza w organizmie i morfologię. Więc kawka niestety odpada. No ale jak wrócimy, to będę celebrować. Dobra, z moim śniadankiem sobie siedzę i w końcu dzisiaj byłam zrobić badania, sprawdziłam tarczycę, ferytynę, morfologię. No i po południu będę miała wyniki i zobaczymy, bo mam pewne podejrzenia, zresztą mówiłam o nich, nie wiem, 10 vlogów temu, ale dopiero teraz poszłam zrobić badania. Shame on me, ale poszłam, to się liczy, zobaczymy. Postanowiłam dzisiaj, że zrobię taką potrawkę z soczewicy, marchewki i w sumie to takie a la curry.
Ostatnio w ogóle jak nagrywałam vloga, to nie wiem, czy kogoś to jeszcze w ogóle zdziwi, bo jakby moje historie w kuchni i moje historie na co dzień to jest po prostu jakieś nieporozumienie. I większość osób się mnie pyta zawsze, jak to jest możliwe, że ja jeszcze w ogóle na przykład nie zrobiłam sobie czegoś poważnego, takie czasami tarło odwalam. I ostatnim razem, jak nagrywałam dokładnie w tym samym miejscu, w którym teraz stoi butelka z wodą, bo oczywiście ja mam statyw, ale zamiast korzystać ze statywu jak normalny, rozsądny człowiek, to wiecie co robię? Ustawiam takie piramidki i na przykład z książek albo z jakichś tam różnych rzeczy, żeby oprzeć telefon i nie musieć rozstawiać statywu, bo mi się nie chce. I ostatnio ułożyłam tutaj. Nie wiem w ogóle, co ja chciałam wam powiedzieć, w sensie nie wiem, po co ja tu gadam, ale chciałam wam powiedzieć po prostu historię, że ostatnio jak nagrywałam dokładnie w tym samym miejscu, w którym stoi teraz ten telefon, postawiłam za telefonem dzbanek, taki wiecie, do filtrowania wody i zapomniałam o tym, że ten dzbanek tam postawiłam, a nad tym miejscem, w którym właśnie teraz stoi mój telefon, jest, już wam pokazuję, ta szafka. I dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi woda, stał wtedy ten dzbanek i on był tak gdzieś też dotąd. No i zapomniałam o tym, że ten dzbanek tam postawiłam. Być może chcielibyście się zapytać, Zuzia, jak to jest możliwe, że nie widziałaś dzbanka, który jest ogromny. Chciałabym wam odpowiedzieć, ale niestety nie wiem. I po prostu otwierając szafkę, wypiluliłam cały ten dzbanek, cały się popękał, woda, czyli wszystkie 3 litry, czy nawet więcej, które były w tym dzbanku, wylała się na podłogę. No, i tak to się skończyło. A tą historię chciałam wam powiedzieć, dlatego że chciałam wam dać znać, że muszę kupić nowy dzbanek do filtrowania wody. Najlepiej dzisiaj. W ogóle zrobiłam tego cały gar, gdybyście się zastanawiali. Your book talk and my bookstagram and watching booktube videos, I was thinking about the most hyped up is when I decided in today's video idea we're going to read the most hyped up books of 2022. Jejku, dziękuję samej sobie z wczoraj, że zrobiłam więcej tej potrawki, bo właśnie mija 6 godzina siedzenia przy komputerze, montowania, pisania materiałów i tak dalej do promocji programu treningowego 2.0. Mój mózg nie działa, nic mi się już nie chce dzisiaj robić, ale cóż, dam radę, nie? Dobra, guys, ja już dzisiaj po prostu nagrywam ciągle z tego samego miejsca, bo ciągle jestem w tym samym miejscu dzisiaj, ale słuchajcie, pokażę wam teraz, ile napisałam newsletterów, które będą puszczone w trakcie premiery i kampanii sprzedażowej programu treningowego 2.0, bo jestem z siebie dumna. Patrzcie na to. To wszystko napisałam dzisiaj. Oczywiście zrobiłam znacznie więcej, żeby nie było, że cały dzień siedziałam i pisałam 9 newsletterów, ale jestem z siebie ekstremalnie dumna, bo pisanie tych wszystkich tekstów jest dosyć... chyba muszę powiedzieć, że skomplikowane, bo wymaga to takiego trochę łączenia historyjek, trochę łączenia takich rzeczy... Wiecie, jak napisać coś dobrze, jak przekazać coś w taki sposób, żeby to no, fajnie brzmiało. Cały czas się też tego uczę, jestem z siebie dumna, bo wychodzi mi coraz lepiej. Yes, po całym dniu. I'm so happy. Better film. Oficjalnie ostatnie rzeczy do programu treningowego zostały nagrane i wracam teraz.